Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Skoki Narciarskie 2006 i kontynuujemy sobie naszą karierę na poziomie trudności trudny naszym Maciejem startujemy. Oto jesteśmy. Ciekawe, okay. Jaki skok odda ten zawodnik. I rozpoczął skok. Wybicie i lecimy. Perfekcyjnie wylądował, ale nie osiągnął dużej odległości. Okej, nie było tak teraz w tym skoku źle. Jestem ósmy. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Bo mała przerwa techniczna. Ale ruszamy dalej. Dobrze wyszedł z progu. Ło, ale mnie wydarło. Jest prawie telemark. Najlepszy telemark. Proszę państwa. A ten telemark tutaj daje zwycięstwa. Proszę państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Tutaj równiusieńko, wybicie ok. I zobaczymy, jak polecę. Jest telemark. Znakomite lądowanie. Tutaj, no i 11. Jakieś tam marne pieniądze dostałem. To dwa skoki może i forma i... Dobra, jest teraz niezła. To będziemy później mieli czas, żeby... W sumie teraz mogę kupić... Oto. Pozostaje mi troszkę więcej pieniędzy. I kupiłem teraz, co ja w ogóle kupiłem? Narty nowe chyba, tak? Chyba tak. Skyer 2005. To słaby, no, słaby ten model. Jeszcze słaby, bo to 2005 tylko. Ja wolałbym 4600. A to chyba o jakiś rok wydania chodzi tego modelu czy coś. Znakomicie się wybił. No i co z tego, że znakomicie się wybił, skoro beznadziejnie wylądował. Proszę państwa, teraz swój skok. Wow, jestem cały różowy, znaczy taki fioletowy. Ja kupiłem teraz narty czy kombinezon, bo już mi się porąbało. Jest telemark! 70 metrów i jestem czwarty, mam szansę na podium w tym konkursie. I miejmy nadzieję, że tu szansę wykorzystam. I jest wybicie mocne, bardzo tutaj takie w miarę przyzwoite i jest telemark! A i zobaczmy teraz, jak to wyjdzie w tabeli siódmy. Słabo. No cóż. Zawsze kolorowo nie będzie. A czy kiedyś było? Tak, na poziomie łatwym. Technika lotu? Nie, no, walimy w siłę wybicia. Dobra, i lecimy dalej. Zobaczmy jeszcze tylko, jak to w kalendarzu wygląda. Co to będziemy... Sezon! To już skończę sezon w tym odcinku. No dobra. Jakoś to przeżyję. To lecimy. Kwiat z przodu. Kask mam różowy też. I... ciskamy. O, to na takim wietrze można lecieć. No i trafiłem sobie. 105. No i w kwalifikacyjnej pierwszy. No co za ból. No nie, teraz wziąć to powtórzyć. Będzie ciężko. O. Ale słaby odległość. No odległość beznadziejna, nie wiadomo. Oglądają państwo wyniki pierwszy. Masakra, 24. Na belce startowej siedzi następny skoczek. Bo się odbijem o tej belki, jakbym nie mógł. Kiepskie to było. Ło, teraz to już w ogóle. Prawie bym wywalił. To może przemilczmy w ogóle ten konkurs akurat. Wpiszmy nową umowę. I... trening. No, na siłę wybicia z powrotem. Zapisujemy i lecimy. Witamy na czas. No ja też was witam. Pomijamy teraz już te głupie kwalifikacje, w których mi lepiej idzie. I rozpoczął skok. A później nie umiem już tego powtórzyć, przez roztargnienie moje.
dobrze wyszedł z progu. Ło, co ja robię? Ale jest zielone tutaj akurat. I bardzo fajne lądowanie. Teraz tylko powtórzmy to może. Będzie fajnie. Osiągnę wtedy zadowalający wynik. Jakim jest podium. Będzie podium, będzie podium, będzie podium. No nie! Aha, odległość, no dobra. Technika lotu, okej. Zapisujemy i lecimy. Turniej fiński, aha, no, no dobra. Pomijamy, lecimy. Teraz oglądamy skoczka, który ja troszeczkę z przodu, więc mamy szansę dalej polecieć. Dobrze wyszedł z progu. Słabo. Jesteśmy. Drugi? No dobra. Skoczek właśnie. Mała skocznia chyba. No mała jest. Znakomicie się wybił. Ponownie telemark. Jak? Jest złoto! Wreszcie. Oj, trzeci w ogólnym tym konkursie. Świetnie. Na poziomie trudności. Trudny, wreszcie jest złoto. Czyli nie jestem aż taki beznadziejny, jak mi się wydawało. Technika lotu. No i w miarę tu jest takie wyrównane. Zapisujemy i lecimy. Dzień dobry. Czas na na belce startowej siedzi na. Co za wiatr! Jakby on jeszcze się tak troszeczkę przekręcił. A chwila, to jest chyba kwalifikacyjna. No i tak muszę dobrze skoczyć. Dobrze wyszedł z progu? Czy powinienem dobrze skoczyć, ale jak skoczyłem to już swoją drogą. Proszę pani, teraz czas na następnego skoczka. No nie, serio. Numerek 2. Mam drugi być? Jakaś sugestia od sponsora? Doskonałe wyjście z progu. Czy od organizatora? A mam poślady napięte. Drugi. Dobra, teraz też będę drugi. Tak? Tak mam to rozumieć? Że wyżej skoczyć nie mogę? Doskonałe wyjście z progu. Ojejku, lądowanie poprałem. Dużo punkcików. No i drugi. Jest! Jestem drugi w turnieju całym. 1900. Ła, lecimy do przodu. Rozwój, trening. Siła wybicia oczywiście. Kupimy sobie może coś, bo teraz zaszalałem. I mamy troszeczkę więcej hajsu. Kiedy kolejne takie konkretne narty? Za 4000. Akurat mógłbym... Nie, brakuje mi tam chyba grosza. Znaczy kilku złotych. Tu to sam. A, tu mi wystarcza, bo był ten sprzęt. No dobra, kupimy. Ile mam? 20? No i dobra, teraz z moim wielkim majątkiem lecimy w dalszą karierę. Jeśli kolejny skok będzie nieudany, nie ci z kolejnego treningu. Nie ci z kolejnego obiadu. Za 20 euro w tych miastach przy skoczniach nie poje. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. W restauracjach przy skoczniach. Doskonałe wyjście z progu. Jest telemark. Czekaj, jestem teraz zielony. Co mi tak? Aha, bo kombinezon zmieniłem. Na belce startowej siedzi następny skoczek. Dobrze wyszedł z progu. I 70. Dobra, czwarty jest, fajnie. Teraz musimy jeszcze albo to poprawić, albo skoczyć tak samo. Większe lub równe. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jest ok, ale ten lot był słaby. Ale jestem czwarty. Taka niewdzięczna pozycja, no ale dobra. Trening. Dajmy sobie teraz tu upłakaną formę. Dobra. Startujemy. Proszę państwa, czekam.
wszyscy, pomijamy wszyscy, dalej wszyscy. Jest. Wiatr może jest w miarę sprzyjający. Nie jest idealny, ale jest ok. Więc można coś tutaj polecieć. O! 94 metry, to dużo? Nie, całe gówno, 14. Znaczy 15 nawet. No to nie za ciekawie. Myślałem, że będzie lepiej. Dobrze wyszedł z progu. Mogło być, ale nie wyszło. O, jakbym tak poleciał w pierwszym skoku, to by było git. 113, świet. Co, pierwszy? Okej, okay, dobra, mi to pasuje. Siła wybicia mi wzrosła. Rozwój, teraz może dajmy sobie w technikę lotu, bo tam mamy ten ze sprzętu, punkcik. Nie dość, że byłem spłukany. Znaczy, nie dość, że źle to zacząłem. W każdym razie byłem spłukany, ale wygrałem i jestem teraz bogaty. Wiatr z tyłu. Będzie ciężko, ale skoczkowie komputerowi też wiele więcej nie skoczą w tych warunkach. Doskonałe wyjście z progu. Przynajmniej nie powinni. Lądowanie z idealnym. Jak? Pierwszy? Drugi. Jakiś ziomek mi przeskoczył. Jak zwykle to bywa. Dlatego lubię mieć wysoki numerek, od razu wiem, co się święci, a nie, że taka niepewność. Oj, to lądowanie. No i co mi z odległości, siódmy? O, właśnie, ósmy. Skończył się sezon. Czy to Puchar Juniorów? Co to w ogóle było? Tak, skończył się sezon. Fajnie, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia. Polecimy sobie jeszcze jeden. Ten, ogólnie, sezon.